Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1460 minął termin wprowadzenia autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji w projekcie. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom miasta Krakowa nowych statutów określających organizację i zakres działania dzielnic. Projekt grupy radnych, druk nr 1460, tryb jednego czytania, referuje pan Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Komisji Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego. Tak. Chciałbym tylko państwa poinformować, że do druku wpłynęły dwie autopoprawki. Tak jest. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały dotyczący konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków, nowych statutów dzielnic. Jest to zwieńczenie trzyletniej pracy. Jest to zwieńczenie trzyletniej pracy Komisji i Radnych naszej Wysokiej Rady nad nowymi rozwiązaniami ustrojowymi dotyczącymi jednostek pomocniczych gminy. Może po kolei przedstawię państwu nasze propozycje, które chcemy poddać konsultacji i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uchwalić nowe statuty dzielnic. Przy pracach przy nowych statutach dzielnic przyjęliśmy takie cztery kierunki dobrych zmian. Jest to zwiększenie udziału mieszkańców w działalności dzielnic, wzmocnienie pozycji ustrojowej dzielnic, nadanie dzielnicom sprawnych ram organizacyjnych oraz zapewnienie wyższej efektywności realizacji zadań publicznych. Te cztery kierunki składają się na takie założenie, że dzielnice będziemy postrzegać jako jednostki pomocnicze gminy realizujące zadania najbliższe mieszkańcom, stąd koncepcja tak zwanych dzielnic zadaniowych. Pierwszy kierunek, czyli zwiększenie udziału mieszkańców w działalności dzielnic, zostanie osiągnięty poprzez zmianę prawa wyborczego, poprzez prowadzenie inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców dzielnicy oraz prowadzenie konsultacji społecznych budżetów dzielnic, czyli tych środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic poprzez instrument wniosku obywatelskiego, jakżeż również po ograniczenie barier administracyjnych, między innymi związanych z rejestracją kandydatów. Generalnie wszystkie zmiany, jakie proponujemy, na przykład wprowadzenie dla osób starszych i osób niepełnosprawnych możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach, mają na celu zwiększyć frekwencję, mają na celu zwiększyć zainteresowanie i zwiększyć udział mieszkańców naszego miasta w działalności dzielnic i w tworzeniu przez nie ważnych dla lokalnych społeczności rozwiązań. Ważną rolą jest wzmocnienie pozycji ustrojowej naszych jednostek pomocniczych. Dzisiaj dzielnice uskarżają się na to, że ich miejsce w ustroju naszego miasta jest zbyt słabe i ich rola i możliwości działania w porównaniu do chęci i potencjału zbyt niewielkie. W związku z tym wyszliśmy naprzeciw tym inicjatywom i wprowadziliśmy kilka nowych mechanizmów, które mają sprawić, że dzielnice będą się liczyć, tak? Czyli dzielnice będą istotnym elementem miasta Krakowa, istotnym elementem naszego ustroju samorządowego. Przede wszystkim jest to wprowadzenie procedury inicjatywy uchwałodawczej Rad Dzielnic na sesjach Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z paragrafem 27 ust. 7 Statutu Miasta Krakowa dzielnice mają takie prawo i my te prawo wypełniamy w specjalnymi, szczegółowymi ustaleniami w statutach dzielnic. To jest prawo, to dotyczy inicjatywy uchwałodawczej w sprawach lokalnych. Wprowadzamy wymóg stworzenia przez prezydenta miasta Krakowa procedury realizacji uchwał rad dzielnic. Dzisiaj jest tak, że dzielnice składają swoje wnioski, składają swoje opinie i tak naprawdę nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Znaczy one mogą iść od razu do kosza na etapie doręczenia do właściwej jednostki. My chcemy, aby pan prezydent stworzył procedurę
postępowania przez urząd, przez jego jednostki z tymi uchwałami. Chodzi o to, żeby ktoś się zapoznał z tym, co, tak, co dzielnice w danej sprawie myślą i na ten temat z dzielnicami rozmawiał. Oczywiście zwiększamy kompetencje zarządów dzielnic w zakresie realizacji kontroli zadań finansowanych przez dzielnice. Chcemy, aby zarządy dzielnic, czyli te ciała, które mają, które odpowiadają za funkcje wykonawcze w dzielnicy, były partnerem dla realizatorów zadań na każdym etapie realizacji tych zadań. Żeby nie było takiej możliwości, że dzielnica uchwalając na przykład remont chodnika i przeznaczając na to środki finansowe, to zadanie później dowiaduje się, że to zadanie zostało przez realizatora zmienione, na przykład ograniczone bądź zwiększone, bo taka była na przykład wola ZIKIT-u. My chcemy, i to jakby w tym statucie wprowadzamy, że zarząd dzielnic ma być partnerem realizatora zadań i z tym partnerem realizator zadań musi określać wszystkie etapy realizacji tego zadania. Kolejna sprawa, tak jak było też wcześniej mówione, jest wprowadzenie instrumentów konsultacyjnych, różnorakich przy zachowaniu pełnej decyzyjności rad dzielnic. To jest między innymi wprowadzenie tej inicjatywy obywatelskiej, ale także wprowadzenie inicjatywy Radnego Miasta Krakowa, inicjatywy uchwałodawczej Radnego Miasta Krakowa, reprezentującego wyborców danej dzielnicy na sesjach rady. Oczywiście staramy się w miarę możliwości zwiększyć niezależność dysponowania środkami finansowymi przez dzielnicę. Stąd tak mocno forsowana idea odejścia od przeżytku, jakim są zadania priorytetowe i powierzone na rzecz jednolitych środków wydzielonych do dyspozycji dzielnych, w ramach których dzielnice realizują swoje kompetencje na zasadach określonych statutem. No, wydaje się trochę paranoiczny fakt, że dzisiaj dzielnica, mając do dyspozycji na przykład 500 tysięcy złotych na remont ulic, nie może tych pieniędzy przeznaczyć na przykład pilną naprawę w toalety w szkole, ponieważ te środki musi wydać na remonty dróg. W związku z tym my chcemy dać i wierząc w mądrość rad dzielnic, chcemy dać im prawo do tego, żeby oni decydowali o najważniejszych zadaniach, które będą realizować dla swoich społeczności lokalnych. W końcu mają mandat powierzony im w wyborach bezpośrednich i odpowiadają przed wyborcami. Kolejna sprawa to jest określenie ścisłego katalogu kompetencji dzielnic. W dzisiejszych statutach jest miszmasz, pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o kompetencje dzielnic. To jest uporządkowane w uchwałach rady dotyczących zadań powierzonych, wskazuje się, są uchwały oddzielne, wskazuje się kompetencje. To wszystko powinno znajdować się w statucie, tak mówi ustawa o samorządzie gminnym i tak to powinno wyglądać. W związku z tym my to porządkujemy. I tak jak mówiłem, no to na co nacisk też kładziemy, stworzenie ram dobrej współpracy pomiędzy radami dzielnic a radnymi miasta Krakowa przy poszanowaniu autonomiczności decyzji dzielnicy. Czyli nie może być tak, że radni miasta Krakowa będą nad radami dzielnic, ale mają wspólnie współpracować dla dobra mieszkańców. Kolejny element to sprawne ramy organizacyjne. Tutaj niezwykle ważne jest doprecyzowanie zasad działania organów dzielnic, stworzenie procedur określających działanie dzielnic w sytuacjach wyjątkowych i kryzysowych, które mogą się zdarzyć na różnych etapach funkcjonowania samorządu. Staraliśmy się jak najwięcej z tych możliwości przewidzieć. Również uszczegółowiamy przepisy w zakresie nadzoru nad dzielnicami, jak też uproszczamy i deregulujemy procedury w zakresie dysponowania środkami finansowymi przez dzielnice. Co wiąże się z czwartym dobrym celem, czyli uzyskanie wyższej efektywności zadań publicznych. W zasadzie przy wcześniejszych punktach te główne sprawy omówiłem. Ważna jest jedna rzecz. Wprowadzamy przepisy umożliwiające dzielnicom koncentrację środków finansowych na zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnych. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, zgodnie z koniecznością realizacji zadań w perspektywie wieloletniej i wieloletnią prognozą finansową, która wyeliminowała zjawisko produkowania tych tak zwanych pustych dokumentacji, chcemy, aby dzielnice koncentrowały środki na zadaniach najważniejszych, na zadaniach, które przyniosą najbardziej efektywny, największy, najbardziej pożądany i największy efekt dla społeczności lokalnej właśnie w skali dzielnicy. Stąd równocześnie uproszczamy procedury, ale generalnie mamy nacisk, żeby pieniądze w dzielnicach były dobrze wykorzystane. I dla przykładu najważniejsze uproszczenia w zakresie procedur związanych z gospodarką finansową dzielnic.
Obecnie mamy 6 kryteriów ustalania wysokości środków finansowych przypadających poszczególnym dzielnicom. To będzie zastąpione 2 kryteriami. Jest 11 oddzielnych procedur realizacji zadań priorytetowych i powierzonych. Będzie jedna procedura realizacji zadań wskazanych przez dzielnicę. Mamy 6 różnych terminów podejmowania przez dzielnicę uchwał związanych z rozdysponowaniem środków i wskazywaniem zadań. Będzie jeden kalendarz. Dzisiaj mam obligatoryjny nakaz przeznaczania przez dzielnicę 35% na zadania inwestycyjne. My wprowadzamy zasadę dowolności i zasadę, aby to dzielnica określała, ile środków ma przeznaczyć na zadania inwestycyjne, ile środków ma przeznaczyć na zadania bieżące. Dla przykładu, jak dzielnice mają w ciągu roku budżetowego wskazywać poszczególne zadania, czyli wskazywać to, co chcą zrealizować. Zadania priorytetowe, termin do 15 lipca na podjęcie stosownej uchwały. W ramach budowy, przebudowy ulic ten termin to jest 31 sierpień. Place zabaw, zadania powierzone do 31 października. Remonty w placówkach oświatowych do 10 października. Żłobki do 5 lipca. Bezpieczny Kraków do 15 lipca. Lokalne wydarzenia kulturalne do 31 lipca. Problematyka osób niepełnosprawnych do 20 lipca. No mamy wielki ambaras. I teraz proszę mi powiedzieć, jak z tego zbudować duży plac zabaw, który musimy sfinansować z kilku źródeł. No to jest sztuka, która się niestety niewielu udaje, w związku z czym dobrze jest, abyśmy ten cały harmider i bałagan zastąpili jedną jasną, klarowną procedurą realizacji zadań. Dodam, że na etapie prac, które prowadziła komisja, to jest wprawdzie projekt grupy radnych, wszystkie zmiany, wszystkie procedury były konsultowane na bieżąco ze stroną prezydencką. Mamy też różne opinie, mamy też kilkanaście pis opinii, w związku z czym na koniec jeszcze dzisiaj zgłosiliśmy autopoprawkę, która idzie naprzeciw i pewnym zastrzeżeniom wynikającym z opinii prawnej i stanowisku pana prezydenta i stanowisku pana pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Również już pierwsze wstępne sugestie rad dzielnic, które były zgłoszone w tej autopoprawce, wprowadzamy, co skutkuje, czy też będzie skutkować jeszcze lepszymi rozwiązaniami dla naszego miasta i dla dzielnic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie, bardzo proszę, pan Edward Poremski. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie skarbniku, Wysoka Rado. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja odczytam stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa. Stanowisko Klubu Radnych Miasta Krakowa Prawa i Sprawiedliwości. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami dotyczącej Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom miasta Krakowa nowych statutów określających organizację w zakresie działań dzielnicy, druk nr 1460. Konsultacje społeczne proponowane przez grupę radnych PO są sprzeczne z ideą demokratyzacji państwa polskiego. Jeżeli proponuje się konsultacje społeczne, należy w szczególności rozróżnić zmiany poprzez uwzględnienie ich w projekcie uchwały, tak aby były one czytelne i zrozumiałe dla każdego mieszkańca Krakowa. Jasno pokazujące różnice pomiędzy obecnymi statutami dzielnicy a proponowanymi. Projekt uchwały wraz z załącznikiem od 1 do 18 obejmuje około 800 stron. Zakłada konsultacje dla mieszkańców w okresie 21 dni, co praktycznie skutkuje niemożliwością przeczytania i porównania i przedłożenia propozycji uwag ze strony zwykłego mieszkańca miasta Krakowa. Zmiany, jakie zostały zaproponowane w druku nr 1460, a przede wszystkim w załącznikach do projektu uchwały w paragrafie 85, dotyczą wykreślenia bardzo ważnego zapisu o obowiązku meldunkowym w Krakowie, czego skutkiem będzie możliwość kandydowania osób niezameldowanych w Krakowie, a nawet w Małopolsce. Wyżej wymienione zmiany umożliwi kandydowanie do rad dzielnic miasta Krakowa osobom, które nie mają wystarczającego rozeznania w lokalnych problemach mieszkańców danej dzielnicy Krakowa. Zmiany proponowane przez radnych PO zawierają pomysł konsultacji społecznych włącznie dla mieszkańców Krakowa w sytuacji, w której samo bierne prawo wyborcze do rad dzielnic będzie przysługiwało mieszkańcom całego kraju.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskuje o odrzucenie tego druku ze względu na błędy merytoryczne, prawne i administracyjne. I teraz może jeszcze parę słów dodam. Oczywiście, że niektóre przypadki uregulowania, to co mówił pan radny Jaśkowiec, można by się z nimi zgodzić. Natomiast my tu w stanowisku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie wymieniamy wszystkich uwag, które mamy, bo no, to by za długie stanowisko było. Natomiast wskazujemy na dokładny opis. Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkaniec zdążył odczytać i nanieść, jeżeli weźmie taki druk do ręki, że nie ma wyszczególnione po prostu nic, ani tu z tym drukiem, ani w innym kolorze, jakie zmiany zostały wprowadzone. Dlatego tu bym bardzo prosił Państwa o poparcie i odrzucenie tego druku całkowicie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, bo to jest w imieniu klubu odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu. Jest wniosek formalny. Już chwileczkę. Czy ktoś jeszcze z Państwa zanim... Chce zabrać głos? Nie widzę, bardzo proszę. A jest, jest. Pan Bogdan Smok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ta propozycja przedstawiona przez Dominika Jaśkowca wychodzi naprzeciw prośbom rad dzielnic, radnych dzielnic. Ze swojego doświadczenia 12-letniej pracy w Radzie Dzielnicy stwierdzam jednoznacznie, te zmiany idą w dobrym kierunku i są bardzo oczekiwane przez radnych dzielnicy, jak i przez mieszkańców. Prezentacja wyjaśnia całkowicie te wszystkie zmiany, które będą wprowadzone, a myślę, jedną z najważniejszych zmian to jest jednak zmniejszenie tej liczby procedur i terminów wdrażania zadań priorytetowych czy powierzonych w różnym czasie, w każdym roku poprzedzającym planowanie w roku przyszłym. Te procedury będą uproszczone i kolejnym ważnym elementem jest możliwość swobodnego dzielenia środków, jakie otrzymają dzielnice. To jest jakiś problem, że na przykład infrastrukturę sportową dzielnica otrzymuje 30 tysięcy złotych, a chciałaby przeprowadzić modernizację na przykład boiska szkolnego, na którą no, trzeba wydać 100 tysięcy złotych. Wtedy swobodnie możemy zaplanować wydatek 100 tysięcy złotych na boisko szkolne, a może nie zrealizować jakiegoś zadania z zakresu modernizacji szkół, bo nie ma takiej potrzeby. Więc to są zmiany, które idą w dobrym kierunku. Nie ma też obaw, że mieszkańcy będą mogli głosować spoza Krakowa czy spoza dzielnicy. Tam jest wyraźnie napisane, że jest to na podstawie rejestru spisu wyborców, więc żeby zostać wyborcą w danym miejscu, no trzeba być zameldowanym i być w tym spisie, tak? Więc tu nie ma takiej możliwości. No i myślę, jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny, to znika zapis o obowiązku zebrania 25 podpisów. To pozwoli na śmielsze próby, że tak powiem, zgłaszania się do rad dzielnic, co pewnie stanowi też jakąś barierę dla niektórych, powiedzmy, mieszkańców, którzy są aktywni, no ale powiedzmy, no nie mieli czasu na przykład na zebranie podpisów. Więc większa konkurencja, większa możliwość rywalizacji o mandat radnego. Może tyle w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Nie, to pan jest projektodawcą, to Włodek Pietrus. Bardzo proszę, Włodek. Potem będzie odpowiadał pan Dominik na wszystkie. Panie Przewodniczący, ja w sprawie tego projektu w ten sposób, że no, jeżeli każdy, kto dokonuje zmian i chce jeszcze konsultować, to w zasadzie powinien przedstawić właśnie te różnice. Ja wiem, że tu pan Jaśkowiec przedstawił radnym te różnice, natomiast my te różnice powinniśmy przedstawić mieszkańcom, bo przecież ten zamysł jest, żeby skonsultować to z mieszkańcami. Więc jak sobie tutaj projektodawca myśli przedłożyć te różnice, dlatego że mamy punkt
startu istniejące, funkcjonujące dzielnice i mamy docelowo zmianę, która nie będzie tak łatwo znaleziona przez mieszkańca, tym bardziej, że ma na to 21 dni i żeby on jeszcze miał do tego się ustosunkować. Te dokumenty nie są proste, to jest dokument praktycznie prawniczy i ja przynajmniej mam takie doświadczenie, zresztą tutaj niektóre dokumenty też są tak przedkładane. Jeżeli są dokonywane po drodze zmiany, to się je wytłuszcza, na czerwono robi, tak samo w ramach planowania przestrzennego, kiedy plany są wykładane po raz drugi czy po raz trzeci, to te zmiany są zaznaczane na czerwono albo są skreślenia zaznaczone, a natomiast tutaj mamy nowy, de facto nowy dokument. I jak rozumiem, my tutaj konsultujemy zmiany. Nie konsultujemy powołanie statutów dzielnic, tylko zmiany tych statutów. W związku z tym istotnym jest, żeby te zmiany były wytłuszczone. Druga sprawa, jeżeli są błędy w tym dokumencie formalne, to mam pytanie, czy w takiej wersji będziemy przedkładać tutaj te załączniki, czy jednak będziemy chcieli je poprawić. Mówię o błędach jakichś formalnych, no bo każdy statut zawiera ten sam błąd na przykład, formalny. Czyli jeżeli byśmy uchwalili w takiej wersji, no to pewnie wojewoda by nam uchylił, dlatego że zawiera tą wadę prawną. I mam tutaj pytanie do projektodawców, czy nie należałoby tego błędu na przykład naprawić. Ja znalazłem przynajmniej jeden. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Bardzo proszę. Tak, no, szanowni Państwo, spodziewałem się tego typu reakcji. Oczywiście do konsultacji tutaj proszę Panią Dyrektor, żebyśmy wspólnie przygotowali pokolorowany projekt, który będzie przedłożony mieszkańcom. Prześlemy go również Radnym Prawa i Sprawiedliwości, żeby się mogli zapoznać. My istotnie przyjęliśmy zasadę inną niż przy statucie miasta, to znaczy nadajemy zupełnie nowe statuty dzielnicom. W związku z tym mówimy o zupełnie nowych dokumentach określających ich zakres organizacji, zakres działania nowych. My nie nowelizujemy statutów. Nie ma uchwały w sprawie nowelizacji statutów, jest uchwała w sprawie nadania nowych statutów. Dlatego, że liczba zmian, którą wspólnie przez 3 lata, razem zresztą z dzielnicami przygotowywaliśmy, jest tak duża, że nie można dzisiaj mówić o nowelizacji, trzeba mówić o nadaniu nowych statutów. Obecne statuty po prostu już się nam przeżyły. To jest dokument, którego początki sięgają lat 90. ubiegłego wieku i zupełnie innej sytuacji ustrojowej, naszego miasta. Jeszcze wtedy Kraków nie był na przykład miastem na prawach powiatu. W związku z tym te sprawy się niestety, no ten dokument się przeżył, on nie odpowiada dzisiaj normom prawa. W związku z tym mówimy o nowych statutach i kierujemy nowe statuty. Jeżeli mówimy o błędach formalnych, to wszystkie sprawy wniesione w toku prac komisji zostały uregulowane autopoprawką numer 2 i tam wszystkie błędy formalne, o których ewentualnie Państwo mogą mówić, zostały poprawione, zarówno te wynikające z opinii prawnej, chociaż część prawników ma również do tej opinii prawnej zastrzeżenia, ale to będzie kwestią już innej rozmowy. Natomiast również z wniosków prezydenta, z opinii też niezależnych prawników, z którymi na etapie prac te statuty były konsultowane. W związku z tym ja nie widzę dzisiaj żadnych przeciwwskazań, żeby ten dokument uchwalić. Wręcz przeciwnie, powiem, że po przeprowadzeniu zmian wynikających z autopoprawki ten dokument został bardzo dokładnie wyczyszczony. No wiadomym jest, że jeżeli uchwala się dokument, który ma 860 stron łącznie, to są strony powtarzalne, więc też tak proszę nie mówić, że nagle 860 stron, z którymi się mieszkańcy muszą zapoznać. Nie, mieszkańcy się muszą zapoznać, jeżeli będą chcieli brać udział w konsultacjach z 42 stronami, co jakby nie, w moim przekonaniu nie stanowi problemu. Będą musieli po prostu odnaleźć statut właściwej dzielnicy, w której mieszkają, co pewnie też im pomoże, zorientować się. Często tego nie wiedzą zresztą, w jakiej dzielnicy mieszkańcami są. Więc są te projekty, będzie się można odnieść. W zamierzeniu wszystkie 18 projektów będzie uchwalone oddzielnymi projektami uchwał. Natomiast ja wrócę do opinii prawnej, czy do opinii Klubu Radnych Prawa
Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ opinia i argumenty, które zostały tutaj przytoczone w świetle na przykład wyroku Sądu Administracyjnego z Lublina z dnia 7 maja 2012 roku, sygnatura akt trójka rzymska SA łamane LU 89/12 są kompromitujące dla państwa klubu. I mówię to z pełnym przekonaniem, kompromitujące. Ponieważ państwo domagają się ograniczenia prawa wyborczego, które jest niezgodne z konstytucją, jest niezgodne z kodeksem wyborczym i niezgodne z orzecznictwem sądowym. Państwo domagają się tego, aby stali mieszkańcy, tylko stali mieszkańcy, znaczy nie stali mieszkańcy, tylko osoby mające stały meldunek w Krakowie dalej mogły wybierać do Rady Dzielnicy. Tymczasem takie uregulowanie zostało podważone przez wiele wyroków sądów, zostało zniesione przez kodeks wyborczy i jest sprzeczne z konstytucją. I odsyłam państwa do tego wyroku sądu, abyście sobie państwo na ten temat poczytali, za czym wyjdziecie na tą mównicę i opowiadacie te rzeczy, które opowiadacie. Nie można ograniczać prawa wyborczego do jednostek pomocniczych gminy. Nie można tego robić. Dlatego my przyjęliśmy taką samą regulację, jak kodeks wyborczy, jaką kodeks wyborczy nakłada na mieszkańców, nakłada na wybory do Rady Miasta Krakowa. Co to oznacza? Oznacza to, że mieszkaniec, który jest w spisie wyborców, stały mieszkaniec Krakowa, który jest w spisie wyborców, nie osoba stale zameldowana, ma prawo głosowania w wyborach do rad dzielnic. Nie jest możliwym oto scenariusz taki, że mieszkaniec A, mieszkający na przykład w Nowej Hucie, przenosi się na czas głosowania do Podgórza. Takie coś nie jest możliwe. Natomiast w związku z tym, że został zniesiony, państwo pewnieście tego nie zauważyli, obowiązek meldunkowy, nie można dzisiaj w prawie wyborczej posługiwać się pojęciem zameldowania. Istnieje coś takiego jak stałe zamieszkanie i my mówimy o stałym zamieszkaniu. Różnica jest taka, że stałe zamieszkanie można na przykład potwierdzić na zasadzie faktu opłacenia podatków w Krakowie, na zasadzie miejsca pracy w Krakowie, na zasadzie tak zwanej centrum życiowym. I wiele osób wpisuje się do spisu wyborców, aby mieć prawo głosowania w Radzie Miasta Krakowa, natomiast meldunek ma gdzie indziej. Natomiast to są ludzie, którzy tutaj żyją. Nie dotyczy to studentów, no bo z racji ich zameldowania, ich centrum bytowego, trudno jest tu mówić o pojęciu stałego zamieszkania, natomiast dotyczy to wielu osób, które gdzieś w swojej drodze życiowej zetknęły się z Krakowem i chcą uczestniczyć w tym mieście, w jego życiu samorządowym. Więc mówię wyraźnie, my w naszej propozycji nie wprowadzamy regulacji, które pozwolą głosować osobom niezwiązanym z miastem. My wprowadzamy regulacje, które dają prawa wyborcze mieszkańcom Krakowa takie same jak prawa wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa. I o to chodzi. I my nie możemy zrobić inaczej, dlatego że zabraniają nam tego wyroki sądów administracyjnych, zabraniają tego kodeks wyborczy, zabraniają tego konstytucja i zabrania nam cały pogląd prawniczy utrwalony w tej sprawie. I państwo, budując w swojej opinii naczelny zarzut wobec tego dokumentu, właśnie taki, powinniście po prostu może tego lepiej przeczytać i zrozumieć. Ja uważam, że państwa opinia przedstawiona tutaj jest kompromitująca. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Edward Poremski, potem pan Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drogi kolego Dominiku, nie wolno się denerwować, po to jest druk, że nad nim się można pochylić, podyskutować. I stres, nerwy proszę sobie zostawić ewentualnie na inny termin. Dobrze? Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie wobec tego do pana, jeżeli pan pozwoli. Jeżeli jest niezgodne z konstytucją obecny statut, który działa, dlaczego nie został wcześniej uchylony i państwo proponujecie jeszcze teraz, a może na koniec roku, a nie później? Moje pytanie takie jest i bardzo bym prosił, by pan podał podstawy prawne, to co się tam pan powołał na Lublin, nie Lublin i tak dalej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Dominik Jaśkowiec. Nie, pan Paweł, ten, Ptaszkiewicz. Sławek Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, znaczy ja muszę powiedzieć, że to jest znowuż kolejny przykład, gdzie próbujemy coś
dobrego zrobić, ale w takiej formule, która de facto uniemożliwia całe to przedsięwzięcie. Bo drogi Dominiku, jeżeli piszemy 21 dni na wyłożenie, dzisiaj mamy 9 października i w tejże projekcie uchwały zobowiązujemy, że do 31 października wszystkie dzielnice podejmą uchwały, to jest podobnie jak z konsultacjami dotyczącymi studium, kiedy dyskutujemy o problemie przez kilka lat, potem wyznaczamy w sam środek wakacji w najkrótszym możliwym terminie na wypowiedzenie się. Jaki jest efekt? Próbujemy ograć mieszkańców, wyborców, oszukać, że jesteśmy otwarci, że robimy coś i dajemy taką formułę, która kompletnie uniemożliwia realizację tego działania. Wiemy, czym się skończyło w przypadku studium. Dokładnie tak samo jest tutaj. Jeżeli chcemy poważnie traktować zmiany, powinniśmy uczynić dokument czytelny, to co wszystko zostało powiedziane, pokazać, co się zmienia, w których punktach, czemu to ma służyć. Zawsze w niemieckim prawie jest taka dobra zasada, że jeżeli przedkłada się jakiś projekt, mówimy o tym, co naprawiamy, jakie konsekwencje, jak będzie proces wyglądał. Dokładnie tak samo tutaj. Powinno być wprowadzenie, co ten statut będzie poprawiał. Powinny być te proponowane zmiany wyjaśnione, w tekście zaznaczone. Również te terminy powinny być takie, żeby uwzględniały faktycznie realną szansę na zgłoszenie uwag, a nie w takiej formule, że możecie się wypowiedzieć, ale de facto terminy narzucone są takie, że nie bardzo będziemy tego słuchać, albo nie będzie czasu na to, żeby to dobrze przygotować. To jest niepoważne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Bardzo proszę, potem Wojtek. A jest, pani Basara. Potem Wojtek, ty. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Wiele osób na tej sali wywodzi się z rad dzielnic i pewnie dokumenty obowiązujące czytało, mimo że nie. Ale proszę wziąć pod uwagę, że dzisiaj jest statut dzielnicy, regulamin dzielnicy i zarządzenia, właściwie już nieaktualne, do każdego z typów zadań. Jest szereg dokumentów, które nie zawsze są spójne i którymi trzeba się w dzielnicy posługiwać. Sam statut i regulamin pracy dzielnicy są w niektórych punktach sprzeczne. Jakoś tego panie Edwardzie o tym nie mówił, że tak jest i taka jest do tej pory stan prawny w dzielnicach. Jeżeli chcemy uporządkować, żeby był jeden dokument, który dokładnie precyzuje, czym się dzielnice zajmują, jakie są kompetencje, to Państwo podnosicie larum. Nie za bardzo tego rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę, panie Edwardzie. Pan Wojtowicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeden z moich przedmówców użył w swojej powiedzi takie słowa: ograć mieszkańców, oszukać mieszkańców. Otóż chcę powiedzieć, będę głosował za tą uchwałą, ale nigdy do głowy mi nie przyszło, żebym chciał ograć mieszkańców albo żebym chciał oszukać mieszkańców. Chcę powiedzieć, że te projekty uchwał, w tej chwili mówimy w ogóle o konsultacjach, były przygotowywane z przedstawicielami wszystkich dzielnic. Jest taki konwent. Od wielu, wielu miesięcy, nawet nie chcę powiedzieć, że od wielu lat, ale w każdym razie bardzo długo. A jak Państwo wiecie, ci przedstawiciele dzielnic są przedstawicielami mieszkańców danej dzielnicy. W związku z tym mają możliwość także przedstawienia tych informacji na spotkaniach z mieszkańcami Krakowa. Jest to chyba najlepsza konsultacja, jaką można sobie wyobrazić. Po pierwsze, czyli to było przygotowane wspólnie także z mieszkańcami. Dzisiaj jest już przygotowany jednolity tekst i będą mogły również dzielnice, jak i ci mieszkańcy zapoznać się z nim. Taki jest, jeśli chodzi o termin, no taki jest oblig ustawowy, w związku z tym my go stosujemy i nie widzę w tym nic drożnego, że akurat to jest 21 dni, bo tak mówi ustawodawca. Proszę Państwa, jestem przekonany, bo każdy, kto chciał się zapoznać z tym drugim na etapie tworzenia, mógł się nim zapoznać. I jest to rzecz bardzo poważna, dlatego też uważam, że powinniśmy ją poprzeć w takim kontekście, jakim zaproponował pan Dominik Jaszko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan Adam Migdał. A ty trzecie, pan Adam Migdał.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. No na pewno wymaga uporządkowania regulamin i statut i dobrze, żeby to się znalazło w jednej, że tak powiem, książeczce, w jednym miejscu, żeby było to łatwiej, bardziej przejrzyste. Natomiast no nie możemy mówić o braku kompetencji tych dzielnic. Dzielnice mają duże kompetencje. Oczywiście nieznajomość regulaminu i nieznajomość statutu może przez przewodniczących, przez zarządy dzielnic, a może bardzo często przez radnych, nie świadczy o tym, że dzielnice nie mają kompetencji. Dzielnice dzisiaj są jednostką, tak jak mówi zresztą statut Rady Miasta Krakowa, jednostkami pomocniczymi. W związku z powyższym niektórych umocowań nie mogą uzyskać na tyle, żeby mogli decydować wprost o tym, co ma się wydarzyć, czy co ma się zdarzyć. Nie zapominajmy, proszę Państwa, że zawsze powinien być pewien nadzór nad tak zwanym chciejstwem i wskazywaniem czegoś, bo proszę Państwa, wystarczyłoby przeglądnąć półki z IKIT-u i co do ilości projektów, jakie zostały wygenerowane, ile zostało środków wydanych i wszystko to zalega, bo nie znalazły się środki na realizację. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że dzielnica wskazuje i to zadanie musi być zrealizowane. Ono przede wszystkim musi być dostosowane do tych zadań, które są realizowane przez miasto. Ale jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców, to oczywista sprawa, że dzielnice w pierwszej kolejności widzą, najbliżej będąc mieszkańców, co mieszkańcy wskazują. Bo to są tak zwane również budżety obywatelskie. To nie bierze się z niczego, to nie radny sobie wymyśla zadanie, tylko stawia zadanie do zrealizowania, które są realizowane przez dzielnicę później. Natomiast daleko posunięte jest stwierdzenie, że nie można kontrolować zadań, które wskazywane do realizacji przez dzielnicę. Przewodniczący ma bardzo duże kompetencje, jeśli chodzi o kontakty z przewodniczącym rady, z prezydentem, ma dostęp do dyrektorów i na pewno, jeżeli ktoś tylko umie czytać statut i regulamin, to na pewno powinien sobie z tym poradzić. Natomiast jest zasadne, aby te dwa elementy, czyli statut i regulamin, znalazły się w jednym miejscu, czyli były jednym statutem, wtedy jest to czytelne i oczywiście jasne. Natomiast znalazł się tam również, no jak pan tutaj radny przedtem użył sformułowania zbliżonego do tego, że odstają pewne rzeczy, troszkę archaiczny, no w dalszym ciągu jeden zapis jest archaiczny, że przewodniczącego, proszę Państwa, powołuje bezwzględna większość, a odwołać musi 3/5 składów. Wydaje mi się, że w Radzie Miasta jest troszkę inaczej, że nie jest potrzebne 3/5, tylko również bezwzględna większość. W związku z pierwszym nie bardzo rozumiem, dlaczego w Radach Dzielnic ma być bezwzględna większość przy powołaniu, a 3/5 przy odwoływaniu. Ja myślę, że ten skład, który powołuje, odwołuje. Ale to jest oczywiście na etapie składania uwag już do samych statutów. Teraz co do konsultacji, no na pewno powinny się odbyć wespół z mieszkańcami. Natomiast na dzień dzisiejszy konsultacji żadnych nie było. To było tylko pewne informowanie przewodniczących poszczególnych dzielnic o tym, co zaproponuje komisja, co wnosi. Bo stwierdzenie tutaj tak wyszło, że to i tylko to bez żadnych zmian i poprawek się nadaje do przegłosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Bolesław Kosior. Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, Panie i Panowie Radni. Na tej sali, proszę Państwa, chyba jestem jedyną osobą, która brała udział w tworzeniu dzielnicy. Przypomnę troszeczkę może historii. Pan profesor Kazimierz Trafas, który w Krakowskim Komitecie Obywatelskim Solidarność przewodził zespołowi, w którym pracowały cztery osoby. One oczywiście w tej chwili już jest tam u tego najważniejszego prezydenta na górze, ale w skład tego zespołu wchodzili przewodniczący komitetów osiedlowych Solidarność.
takie jak wtedy odbywały się konsultacje, to ja bym sobie życzył, żeby również teraz przede wszystkim wypowiadali się tak jak wtedy mieszkańcy. Ja przypomnę, pan Stanisław Owca był z Mistrzejowiec, pan Andrzej Karocki osiedle Widok i Widok Zarzecze i pan mecenas Edward Małek ze Zwierzyńca, no i moja osoba. To, że został, dlaczego zostały powołane też dzielnice, warto przypomnieć. Proszę Państwa, w krakowskim Komitecie Obywatelskim Solidarność były dwie opcje. Jedna, która opowiadała się za Związkiem Gmin, czyli czterech burmistrzów, dawny podział, czterech burmistrzów i prezydent, i opcja, która opowiadała się za jedną gminą, czyli prezydentem. Ponieważ różnica, wygrała opcja oczywiście jednego prezydenta i całe szczęście, bo nie wiem, czy nie mielibyśmy Warszawy w powtórce. Natomiast aby rzeczywiście tutaj uzyskać konsensus, a wtedy o wiele łatwiej się uzyskiwało, potrafiliśmy rozmawiać pomiędzy sobą, z mieszkańcami. 7 głosów było tylko różnicy. Zaproponowano, że powoła się jednostki pomocnicze, które po prostu zastąpią ten taki bezpośredni kontakt z mieszkańcami, a jednocześnie będą czujnikami Rady Miasta Krakowa i będą sygnalizować o najważniejszych problemach. Przez ten okres tak to było, teraz bywa różnie. I proszę Państwa, najważniejszym elementem, jakim było, to były konsultacje z mieszkańcami. Na początku miało być dzielnic 7, tyle co okręgów wyborczych, później doszło do 9, później 13, zakończyło się na 18, ale to było wynikiem konsultacji. Poszczególne po prostu rejony, poszczególne grupy mieszkańców po prostu życzyły sobie w tym momencie takiego podziału. Oczywiście szło to granice szły po linii parafii, szły po linii dawnej administracyjnej podziału. Ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby, tak jak tutaj jeden z kolegów radnych mówił, że konsultowano z dzielnicami. Dzielnice mogą dać tylko opinię, a konsultacja powinna być bezpośrednio przeprowadzona wśród mieszkańców. Oprócz tego musi być naprawdę dobry zespół prawników, bo życie biegnie do przodu i zmiany, które prawne, które tutaj też mój przedmówca podkreślił, powinny być uwzględniane na bieżąco. Nie chcę używać starego powiedzenia, przysłowia, jak pies się spieszył, to co zrobił. Proszę Państwa, w tej chwili, jeżeli chodzi o sprawę dzielnic, uważam, że powinny być rzeczywiście zrobione to w ten sposób, żeby było realna możliwość zmieniania pewnych spraw. I przede wszystkim nie wiem, czy nie powinno się w jakiś sposób również pewnego pilotażowego programu zrobić i zobaczyć, czy to rzeczywiście działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Poręczki, Edward Szybcicki. Wyczerpał. No widzi pan. Bardzo proszę pan przewodniczący Bogusław Kośmider. Pan Teodozja Maliszewska, przepraszam bardzo. Panie przewodniczący, Teodozja. Pani doktor Teodozja Maliszewska, bardzo proszę. Dziękuję. Zbyt późno to włączają. Nie, już to. Nie, ale włączają mnie na ekran. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jestem radną dzielnicy czwartej, Biały Prądnik, od 6 kadencji. To, co powiedział tutaj przed chwilą promotor powstania dzielnic, Bolesław Kosior, jest prawdą. Gdyby wtedy komitety obywatelskie nie przystąpiły do przygotowania logistycznego powstania dzielnic, to pewnie stałoby się to z dużym opóźnieniem. Ale to, Bolku, pracowałeś ze mną razem, byłeś moim mentorem w pierwszej kadencji.
było 23 lata temu. Świat idzie do przodu. Zmienia się życie, zmieniają się stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne wreszcie. I trzeba robić porządek tam, gdzie on musi być zrobiony. A co do konsultacji, to powiem ci tyle. Konsultacje były, powiedziałabym, nie z winy tych, którzy się za to wzięli, bo przed nimi zawsze będę zdejmowała czapkę i po staropolsku będę robiła ukłon. Ale konsultacje były hermetyczne. Odbywały się tylko w środowiskach Komitetów Obywatelskich. Do tego stopnia, że do wielu dzielnic nie wystartowali kandydaci, bo o tym nie wiedzieli. Były dzielnice, które startowały w drugiej połowie kadencji. Z ogromną atencją i wdzięcznością do tych, którzy to wtedy tworzyli, trzeba uwagi przyjąć, że zmiany są konieczne, a konsultacje w tej chwili zupełnie inny charakter mają, bo jest wiele instytucji, organizacji, spotkań różnych, gdzie można zasięgnąć opinii i tą opinią się posiłkować. Także oddając ci ogromny szacunek, tobie i kolegom, Przeszkarockiego znam osobiście i kontakt z nimi był od początku, i innym pozostałym, którzy naprawdę zrobili wszystko, żeby dzielnice powstały, to weźmy pod uwagę to, że po ćwierć wieku zmiana się należy. Po prostu ona musi być. Dziękuję bardzo. Ad vocem, tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Bolesław Kosior. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, droga koleżanko, bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam od samego początku twoją osobę, natomiast ja tu powiedziałem, że czas idzie do przodu, a więc trzeba odpowiednio to przygotować. Natomiast jest jedna rzecz. Hermetycznie to nie było, ponieważ nałożono właśnie zadania na te komitety, one przeprowadzały. Całe osiedla były monitorowane, przygotowano naprawdę dość dobrze odpowiednie ankiety, które wypełniali mieszkańcy, to się później zbierało i tak dalej. Oczywiście to było w różnych miejscach Krakowa. Natomiast, proszę Państwa, ewenementem było takim, że rzeczywiście w pierwszych wyborów wybory nie wypaliły w całości. Dopiero jak zwrócono się do Komitetów Obywatelskich, pokryty Kraków został wszystkimi dzielnicami. Ja już teraz mówię. Proszę Państwa, to co podkreślam, można uważać siebie za alfę i omegę, no można mieć nawet, bo niektórzy jak dostają mandat radnego, to tak jakby trzy fakultety skończyli. Natomiast zawsze trzeba się odnosić z szacunkiem do ludzi tych, którzy mają doświadczenie i do naszej historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Bogusław Kośmider. Bardzo proszę. Proszę Państwa, obserwuję tę dyskusję i mam wrażenie trochę takich złych emocji. Spróbuję to jakoś uporządkować. Rok temu dyskutowaliśmy, półtorej roku, czy nawet dwa lata temu dyskutowaliśmy tutaj na dwudziestolecie dzielnic. Między innymi o tym, że nasze dzielnice powinny być jakoś ewolucyjnie zmieniane, bo same dzielnice odczuwają, że dokumenty, które mają, że warunki, w których pracują, no nie są adekwatne do tego współczesnego świata, w jakim się znajdujemy. Konieczne w związku z tym były także przez nich formułowane zmiany. Z dyskusji wynika, że istnieją dwa główne problemy, i to jakby spróbuję uporządkować, dwa główne problemy, które są przyczyną ewentualnego konfliktu. Problem pierwszy to jest problem czasu na konsultacje i trybu konsultacji. Problem drugi to jest sprawa prawa wyborczego dla osób spoza Krakowa, którzy tutaj chcą się zarejestrować. Odnosząc się do tego pierwszego, ja rozumiem, że dyskusja na temat statutów, dyskusja na temat innych dokumentów trwała już od dłuższego czasu.
musi ta dyskusja być także, i ona trwała zarówno w dzielnicach, w Radzie, na komisji i tak dalej, także w mediach. Ta dyskusja musi być sformalizowana i dzisiaj jesteśmy na etapie zgłoszenia czy rozpoczęcia formalnych konsultacji społecznych. Nie na temat decydowania, tylko na temat rozpoczęcia konsultacji. Te konsultacje muszą się skończyć tak, żeby te dokumenty zostały uchwalone i zostały weszły do porządku prawnego w tym roku. Z oczywistych względów. Za rok są wybory do rad dzielnic i powinno to być zamknięte w roku, poprzednim roku wyborczym. Myślę, że jest tutaj pole do kompromisu i sugeruję raczej takie podejście niż próbę konfliktowania się w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, prawo wyborcze dla osób spoza Krakowa, czy w tym trybie, o którym mówił pan Jaśkowiec. Proszę Państwa, no z tego co wiem i z tego chyba co on też mówił, takie prawo w większości innych wyborów jest. Nasze wybory dzielnicowe są, czy inaczej, prawo w wyborach dzielnicowych, można powiedzieć, jest właśnie tym archaicznym prawem, opierającym się na meldunku, opierającym się na czymś, co za chwilę nie będzie miało miejsca, opierającym się na czymś, co powodowało różne przedziwne historie, że Kowalski mieszkający na osiedlu oficerskim, ale przenoszący się tam z jakichś powodów gdzie indziej, ale mający tutaj kontakty, mający tutaj centrum życiowe, tak naprawdę dalej tutaj mieszkający, musiał przestawać być radnym dzielnicowym. Przecież to były postulaty szeregu dzielnic. Ja sam miałem okazję w poprzedniej kadencji przynajmniej w dwóch, trzech tego typu sprawach interweniować i zapis statutowy był właśnie taki. Stąd to też jest, proszę Państwa, niepotrzebny przedmiot, znaczy może tak, przedmiot sporu okej, natomiast jest to obszar do kompromisu. Moim zdaniem powinniśmy wychodzić naprzód, szczególnie, że za rok meldunku nie będzie i nie powinniśmy się obawiać, nie powinniśmy w taki sposób z ogromnymi obawami podchodzić do zmian, bo zmiany muszą być. Te zmiany wymusza rzeczywistość, te zmiany wymusza mobilność naszych obywateli. I trzecia sprawa, wydaje mi się, że to jest kolejny element w tej dyskusji o ewolucji dzielnic. Mówiliśmy o tym przy dwudziestoleciu, mówiliśmy, że dzielnice muszą ewoluować, że nasze dzielnice kiedyś były najbardziej innowacyjne, że to był najbardziej innowacyjny pomysł na organizację samorządu wewnętrznego miasta. W tej chwili w porównaniu z innymi miastami jesteśmy dużo dalej, także jeśli chodzi o to prawo wyborcze. W związku z tym, proszę Państwa, no, najwyższy czas, żeby rzeczywiście, jak to koleżanka, cytując chyba Asnyka czy Słowackiego, Asnyka, no jednak co wykształcenie techniczne, to techniczne, to rzeczywiście tak jest, że trzeba iść za nowoczesnymi czasami, trzeba uwzględniać tą mobilność, te zmiany, które następują. Nie bójmy się tego, proszę Państwa, tak nie bali się nasi poprzednicy w 90 roku, ustalając kwestie dzielnic, też podejmując różne ryzykowne decyzje. Czas wymaga zmian we właściwym kierunku i róbmy te zmiany, a nie mówmy, że no, obawiamy się, co się stanie. No wszyscy się obawiają, ale mimo tego trzeba wybierać jakieś sensowne decyzje. Stąd uważam, że tego typu konsultacje powinny się odbyć. Osobiście jestem za tym rozwiązaniem, które tam jest proponowane, bo jest to rozwiązanie, które przystaje do nowoczesności, przystaje do sytuacji w większości miast, które w tym kierunku poszły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Jeszcze pan Dominik Jaśkowiec, bardzo proszę. Szanowni Państwo, najpierw o konsultacjach. Projekty, nad którymi dzisiaj debatujemy, te projekty były opracowywane przez ostatnie 3 lata. W toku tych 3 lat co najmniej 2 razy w sposób formalny zwracaliśmy się do mieszkańców gminy miejskiej Kraków o wyrażenie w formie konsultacji swojego zdania na temat poszczególnych rozwiązania, które proponowaliśmy do debaty publicznej. Takie konsultacje odbyły się w sytuacji zmiany granic dzielnic miasta Krakowa i dla nas sprawy też również dość trudnej i przy założeniu również, że też być może kontrowersyjnej w sprawie ordynacji wyborczych. I takie konsultacje również się odbyły. Dzisiaj mamy konsultacje, które tak naprawdę są formalnym wypełnieniem obowiązku ustawowego
I jakby takim zwieńczeniem tego 3-letniego procesu konsultacji, procesu rozmów ze stroną prezydencką, to jest kilkadziesiąt wniosków komisji do prezydenta o analizę poszczególnych rozwiązań prawnych. To jest kilkadziesiąt spotkań z dzielnicami dotyczącymi ich postulatów do statutów i to są również kilka spotkań z mieszkańcami miasta Krakowa, otwartych spotkań, na których debatowaliśmy o nowych dzielnicach. To wszystko razem dzisiaj spinamy finalnym projektem, który również jeszcze raz na koniec chcemy poddać debacie z mieszkańcami, wypełniając obowiązek ustawowy. I to razem zapina 3-letni proces konsultacji. Ja również chylę czoła przed twórcami dzielnic z roku 1991, ale oni wtedy stawali przed zupełnie innym wyzwaniem. My dzisiaj chcemy dać nowe ramy organizacyjne tworom już istniejącym, dzielnicom już istniejącym. Oni wtedy budowali ten ustrój od nowa. W związku z tym nie jest adekwatne porównywanie tych sytuacji. Pomimo, jeszcze raz podkreślić, 3 lata prac, 3 lata bez konsultacji i dużo, dużo wniosków, rozmów, spotkań i otwartość na postulaty. Kilkadziesiąt pism od mieszkańców, to wszystko, kilkaset wniosków do ordynacji wyborczej. To wszystko pokazuje, że te konsultacje były. My je dzisiaj tylko zwieńczamy. Na podstawie tamtych konsultacji wypracowaliśmy gotowy projekt i teraz mówimy, krakowianie, wypowiedzcie się, co o tym myślicie. Dzielnice ten projekt dostały już wcześniej, dzielnice nad tym pracują. Tu również wiem, że będą zgłaszać swoje uwagi. Generalnie odbiór w dzielnicach jest bardzo pozytywny i większość dzielnic skupia się na tym, aby te dokumenty poprawiać. To tak a propos rad dzielnic. Zresztą trochę jestem nawet zaskoczony tym, że dzielnice tak pozytywnie podchodzą do tych zmian, ale jednak widać, że po drugiej stronie mamy partnera, który również dojrzał do potrzeby nowelizacji. Mnie to cieszy. Jeżeli nie ma Sławka Ptaszkiewicza, ja mam jeden żal do Sławka, bo Sławek był członkiem komisji, która rozpoczynała te prace i po niecałym roku z tej komisji zrezygnował, a dzisiaj tutaj z mównicy krytykuje nas i mówi, że oszukaliśmy mieszkańców. Dla mnie jest to bardzo smutne, ponieważ jeżeli Sławek... Nie macie, no ale może gdzieś to słyszysz. Sławku, jeżeli mogłeś coś wnieść, mogłeś nam pomóc, to powinieneś z nami pracować, a nie dezerterować z tej komisji, nie pomagać, nie zabierać głosu. No to tylko świadczy o twoim zaangażowaniu w tą sprawę. Szkoda, że podejmujesz się krytyki rzeczy, przy których nie chciałeś brać udziału. Szkoda. Jeżeli mówimy o oszukiwaniu krakowian, dla mnie oszukiwaniem krakowian było rozdzielenie terminu wyborów za 5-12 w zeszłej kadencji. Wtedy inna partia polityczna, nie Platforma Obywatelska, miała większość i współtworzyła koalicję rządzącą w tej Radzie Miasta. Dlaczego państwo nie zmieniliście prawa wyborczego? To państwo wtedy utrudniliście kilkuset tysiącom mieszkańców miasta wypowiedzenie się w sprawie ich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy. To państwo zepsuliście ten ustrój. Właśnie tymi decyzjami wtedy. I państwo powinniście najpierw sobie zrobić rachunek sumienia za państwa złe decyzje. Jeżeli chodzi o prawa wyborcze. Odczytam kawałek opinii prawnej. Niestety no musi to chwilę potrwać, ponieważ opinie prawne mają to do siebie, że nie są krótkie. Ordynacja wyborcza do jednostek pomocniczych gminy określa prawa wyborcze czynne i bierne. Jednakże w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych wątpliwości budzi, czy w zakresie określenia zadań i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej jest dopuszczalne prawne ograniczenie praw wyborczych mieszkańców dzielnicy, bowiem nie ma takiego umocowania w przepisach prawa. Co to oznacza? Oznacza to, że pozostawienie zapisów, że w wyborach do Rady Dzielnicy bierne i czynne prawo wyborcze posiada jedynie stały, zameldowany mieszkaniec danej dzielnicy jest ograniczeniem prawa wyborczego, ponieważ stałym mieszkańcem dzielnicy jest również osoba, która nie ma meldunku, a mieszka, która płaci w Krakowie podatki, która swoje dzieci wysyła do szkoły, do przedszkola, która tutaj pracuje. I państwo, krytykując te zmiany w statutach dzielnic, chcecie doprowadzić do ograniczenia, które jest sprzeczne z prawem. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 maja 2012 roku, sygnaturę wcześniej przytaczałem, możemy przeczytać. Wszelkie ograniczenia praw wyborczych wprowadzane aktami niższej rangi muszą
mieścić się w granicach wyznaczonych przez akty prawne wyższej hierarchii, rangi w hierarchii źródeł prawa. Taka interpretacja dodatkowo znajduje uzasadnienie w konstytucyjnej zasadzie ustawowej formy wprowadzania ograniczeń w zakresie praw i wolności gwarantowanych konstytucją. Artykuł 31 ustęp 3. Stąd moja mowa o konstytucji. Podkreślić przy tym trzeba, że użyte w artykule 62 konstytucji określenie wyborów do organów samorządu terytorialnego trzeba obejmować i odnosić szeroko, jako obejmujące również wybory do jednostek pomocniczych, do organów jednostek pomocniczych. Przemawia za tym charakter norm konstytucji i treść artykułu 3. Jak wspomniano wyżej, z artykułu 35 ustęp 3 punkt 2 ustawy o samorządzie w gminnym wynika kompetencja Rady Gminy do określania w statucie zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej. Samodzielność prawodawcy miejscowego jest jednak ograniczona koniecznością respektowania granic wyznaczonych przez akty wyższej rangi. I my właśnie w statutach te granice respektujemy. Mogę to dalej oczywiście czytać. Podstawową regulacją prawną w dziedzinie wyborów samorządowych jest obecnie wspomniany wyżej kodeks wyborczy. Z uwagi na jego zakres, określony w artykule 1, nie ma on bezwzględnego zastosowania do wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy. Jednak z artykułu 1 punkt 4 i 5 wynika, że określa on zasady i tryb zgłaszania, przeprowadzania oraz warunków ważności wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Opiniujący, to jest kawałek opinii prawnej, podziela zatem stanowisko komisji i w jego ocenie brak jest podstaw prawnych do przyjęcia ograniczeń prawa wybierania i prawa wybieralności, jak przedstawiono wyżej. W związku z tym, mając opinię prawną, wprowadziliśmy zasadę tą najważniejszą. Jeżeli masz prawa wyborcze do Rady Miasta Krakowa, masz prawa wyborcze do dzielnicy, na terenie której mieszkasz. Wydaje mi się to jasne, klarowne i zrozumiałe. Szkoda, że państwo, podnosząc kwestie krytyki, no ja was rozumiem, bo to jest projekt Platformy Obywatelskiej, nie możecie go chwalić, jeden ze sztandarowych naszych projektów, nie wyszliście z innych założeń, tylko próbujecie atakować nas, że dajemy krakowianom prawo wyboru. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pan, chodź, pan Smok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na poparcie słów Dominika posłużę się własnym przykładem. Mieszkam w dzielnicy 6 Bronowice, natomiast przez, można powiedzieć, 20 kilka lat pracowałem w dzielnicy 8. I w 98 roku pojawili się u mnie mieszkańcy w ośrodku, w którym pracowałem najpierw jako nauczyciel, później już przez kilka lat pełniłem funkcję dyrektora ośrodka i współpracowałem z lokalnym środowiskiem. Przyszli, pokazali mi 150 zebranych podpisów, żebym się mógł zarejestrować i poprosili mnie, żebym zgodził się na kandydowanie do Rady Dzielnicy 8. No, długo jakby tutaj musieli mnie przekonywać, ale ostatecznie podjąłem taką decyzję, no chociażby z uwagi na to, że jednak jakiś wysiłek sami zrobili, zebrali te 150 podpisów, przychodzę do komisji, w której się można było rejestrować. Oczywiście odmówiono mi z uwagi na to, że moje stałe zameldowanie jest w dzielnicy 6 Bronowice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie zabrać głos w tej sprawie, bo ja rozumiem, panie Dominiku, że można okłamywać. Pan to lubi to robić i zakłamywać rzeczywistość. Robi pan to idealnie. Jeśli pan mówi, że w poprzedniej kadencji mieliśmy okazję, więc wie pan dobrze, że to jest kompletna bzdura, co pan mówi. Bo w ostatnim roku zadecydowaliśmy, i to w roku prawidłowo ogłoszonym, kiedy stwierdziliśmy, że wybory do Rady Miasta będą osobno z radami dzielnic, tylko dlatego, że chcieliśmy zobaczyć tak naprawdę, ile mieszkańców uczestniczy w tych wyborach. I mówiono, że to jest tragedia wtedy, że
naprawdę nikt nie pójdzie do tych wyborów, że to będą dodatkowe koszty. Absolutnie czegoś takiego nie było. I panie Dominiku, wiemy doskonale, że w wyborach do samorządowych bierze udział, jeśli chodzi do rad dzielnic, około 24% mieszkańców Krakowa. I proszę pana, niczemu się nie zmieniło w momencie, kiedy były osobno wybory do rad dzielnic. Około ta sama grupa ilość osób poszła do tych wyborów, około 24%. Więc niech mi pan nie mówi, że w tym wypadku cokolwiek można było zmienić. Był to końcowy okres, można było przedstawić, było pokazanie i przedstawienie, jak naprawdę mieszkańcy cokolwiek wiedzą o samorządzie dzielnicowym, cokolwiek wiedzą o wyborach do rad dzielnic. Tak naprawdę zobaczyliśmy dzisiaj, że tylko przez przypadek, bo idąc do wyborów na radnego, przy okazji mówiło się, proszę iść teraz w lewo, bo tam są wybory do rad dzielnic i tam proszę jeszcze zagłosować. Tylko przez przypadek ci mieszkańcy wchodzili i tam głosowali. Nie ma dzisiaj, przede wszystkim, no pan macha ręką, ale taka jest prawda. Mieszkańcy tak naprawdę zainteresowani tylko ci, którzy chcą wejść do tych rad dzielnic, interesują się radami dzielnic. Natomiast wszystko, i jeśli tylko coś jego dotyka go jakaś sprawa, wtedy idzie do rady dzielnic, ale prędzej zabiera głos i idzie na dyżur do Rady Miasta Krakowa, czy zapisuje się na spotkanie z radnym miejskim. I to jest podstawa, więc proszę nie zakłamywać, co działo się w poprzedniej kadencji. Dziękuję. Pan Grzegorz Stawowy, bo tam zgłaszał się. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, ja myślę, że mówienie, że ktoś kłamie albo zakłamuje rzeczywistość, jest za daleko idącym określeniem, nieprzystającym do poziomu dyskusji stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Bardziej, że fakty i liczby raczej świadczą w drugą stronę. Ja mogę się w poszczególnych procentach mylić, ale pozwolę sobie panu przypomnieć, że w roku 2010, jeśli dobrze pamiętam, to około 38% wyniosła frekwencja w wyborach do rad dzielnic, a w następnych wyborach, tych, które w 2006 roku wyniosła około 38%, w następnych wyborach, które przesunął między innymi pan swoim głosem, wyniosła około 12,5%. Czyli to jest trzykrotnie mniej. No to trudno mówić, że odnieśliśmy sukces uczestnictwa i aktywizacji społeczeństwa w Krakowie. Chyba że sukcesem nazywamy to, że w niektórych dzielnicach można było zostać radnym, dostając 9 głosów. Czyli jak ktoś miał małżonka, dorosłe dzieci, to miał 4 głosy, czy miał 50% głosów wystarczających do mandatu z własnej rodziny, z własnego mieszkania. Jeżeli to nazywamy demokracją i tak chcemy w tym kierunku, żeby Kraków zmierzał, to ma pan rację. Jest natomiast jeszcze jedna sytuacja. Proszę zwrócić uwagę, że w wyborach roku 2010 do Rady Miasta i na Prezydenta frekwencja wyniosła coś 30 kilka czy 40 kilka procent. 2 miesiące później w wyborach do Rad Dzielnic frekwencja wynosi 12,5%. 24. Gdzie 24 wyniosło? Nieprawda. Udowodnię to panu. No proszę mi udowodnić. Udowodnię. Proszę mi udowodnić. Przepraszam. Panie Przewodniczący, zabieram głos. Nie wyniosła, ale jeżeli pan ma takie dowody, to ja bardzo chętnie. I proszę mi też pokazać od razu najniższy wynik, który wystarczał do uzyskania mandatu, z wyłączeniem tych, gdzie nie było konkurencji i ktoś od razu miał mandat w wyniku braku kontrkandydatów. W roku 2006 wyniki na poziomie 200, 300, 500 głosów, to były wyniki dość często spotykane. W roku 2011 w wyborach do Rady Dzielnicy wynik 100 głosów to był wynik fenomenalny. Rzadko spotykany w wyborach. Wyniki po parę dziesiąt głosów to były wyniki dobre. Jeżeli pan chciał sprawdzić aktywność miasta, mieszkańców Krakowa i pan zmienił wybory na termin inny, to pan zobaczył, jaka jest aktywność mieszkańców. Teraz pytanie, czy my chcemy, żeby radnymi były osoby, którym wystarczają głosy z własnej rodziny, 9, 10, 11 głosów, czy my chcemy, żeby o ten mandat walczyli jednak ludzie w sposób taki bardziej globalny, tak? 14, no...
No to tutaj pan radny wygoogluje za chwileczkę i będziemy znali wyniki udziału procentowego mieszkańców każdej dzielnicy po kolei. I zmierzając do puenty. Pytanie, panie przewodniczący, jest takie. Czy my chcemy, bo pan mówi, że ludzie się nie interesują wyborami do rad dzielnic, no ale to jest problem kogo? To jest problem samorządu krakowskiego, ale to jest przede wszystkim problem radnych dzielnicowych, czyli kandydatów na radnych. To znaczy, że oni nie docierają do mieszkańców ze swoją propozycją, z ulotką. To znaczy, że po prostu tutaj na tym niskim poziomie działa. Jak to jest, że do Rady Miasta potrafi iść 40 czy 30 kilka procent ludzi na wybory, a oni jednocześnie nie zagłosują do Rady Dzielnic? No to oznacza, że kandydaci nie potrafią zainteresować mieszkańców ofertą. A przypomnę, że kandydaci do Rady Miasta mają ograniczone limity finansowe. Czyli przynajmniej w założeniu mają trudniej, bo każdy ma kilka tysięcy limitu i musi się w nim poruszać. Zgodnie z ustawą w wyborach do jednostek pomocniczych nie ma limitów. Czyli teoretycznie taki kandydat mógłby sobie na przykład billboard powiesić, tak? Czy nawet całą serię billboardów. Oczywiście pytanie o sens marketingowy, ale od tego mówiąc o możliwościach. To, że mniej ludzi się interesuje poszczególnymi wyborami, to nie jest nic złego. Od lat jest tak, że wybory prezydenta Krakowa jest najwyższa frekwencja, wybory do Rady Miasta troszeczkę niższa, a wybory do Rad Dzielnicy mają jeszcze niższą frekwencję. Oczywiście w drugiej turze sytuacja już jest troszeczkę inna i ta frekwencja jest niższa, no bo ludzi już mniej to elektryzuje. Natomiast wie pan, wydaje się, że jednak jest lepiej, jak ludzie idą na wybory, a nie jak nie idą. Ja pamiętam konkretne przykłady. No, ja nie będę ukrywał, mój znajomy przegrał, dostał 7 zaszczytnych głosów, a jego kontrkandydat 9. I przegrał wybory 2 głosami do Rady Dzielnicy. Naprawdę 9 głosów to można sobie naprawdę w ramach rodziny pozbierać. To żadna filozofia. Jeżeli chcemy mieć klany rodzinne, to wycofujmy te wybory, jeszcze zróbmy je w tygodniu, taką modą amerykańską. Zróbmy Wielkie Wtorki na przykład w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę. Bardzo proszę pan. Pan Dominik na końcu, bo jest projektodawcą. Pan Szymański, bardzo proszę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja jestem gorącym zwolennikiem konsultacji i po pierwsze, po drugie nie czuję się adwokatem Sławka, jak tutaj pan Dominik go wywoływał. I nie jest moją intencją go bronić, ale trochę mu się nie dziwię, że zrezygnował z pracy w komisji, której przewodniczący mówi, że nie będzie konsultował spraw, których nie uważa za słuszne. A takie słowa padły z tej mównicy. A to chyba wszystko, to wystarczy. Dziękuję, pan Dominik Jaśkowiec, bardzo proszę. Szanowni Państwo, pan przewodniczący zarzucił mi kłamstwo. Ja liczę, że jednak pan przewodniczący do końca tej sesji mnie za to przeprosi, bo inaczej będziemy musieli wdrożyć inną procedurę w tej sprawie. Nie mam wyjścia, ponieważ ja nie reprezentuję tutaj siebie, tylko mieszkańców miasta Krakowa, również jak pan. Jeżeli pan zarzuca mi kłamstwo, jeżeli mówię o mankamentach państwa działań i o tym, że frekwencja wyborcza była niższa, kiedy rozdzielono wybory od tej z 2006 roku, to były wybory połączone i pan w takiej sytuacji zarzuca kłamstwo, to proszę naprawdę o refleksję, ponieważ nie czy pan mnie obraża, to również pan obraża mieszkańców miasta. 12,7 z groszami to był szczyt frekwencji w roku 2011 i ponad 30%, to jest 38 z groszami w roku 2006. No to jest jednak różnica i jest się o co bić. Tutaj Grzesiek Stawowy mówił, panie przewodniczący, że wystarczyło mieć liczną rodzinę, żeby zostać radnym. Nieprawda, nie wystarczyło mieć rodziny. W 16 okręgach radnym zostawało się dlatego, że nie było innych kandydatów. I to jest rzecz, która budzi pytanie. Od 2002 roku liczba osób kandydujących do dzielnic spada o kilkaset z wyborów na wyborów. I to jest rzecz, która budzi kolejne pytanie. Dlatego my dzisiaj wychodząc ze zmianą statutów mówimy,
mówimy, róbmy wszystko, żeby nakłonić mieszkańców do tego, aby brali udział w tym projekcie. Bo to jest dobry projekt, bo dzięki temu wiele osób w samorządzie miasta Krakowa, przecież także nawet parlamentarzystów, startowało w polityce i wniosło wiele dobrych, pozytywnych rzeczy dla tego miasta. Tymczasem rozmowa o tym kończy się tym, że pan przewodniczący zarzuca mi kłamstwo. Momencik. Marcin Szymański, Grzegorz Stawowy. Pan Marcin jeszcze raz, pan Grzegorz Stawowy, proszę. No to odnośnie kłamstwa, no ja nie będę używał mocnych słów, ale pan przewodniczący Jaśkowiec powiedział, że było się mnóstwo spotkań, kilkadziesiąt spotkań się odbyło z mieszkańcami i pan mówił kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt spotkań, dokładnie sobie to zapamiętałem, zapisałem, dlatego się do tego odnoszę. Mówi pan też o kilkudziesięciu wnioskach, które spłynęły i rzeczywiście spłynęły. Znaczy tak, tych spotkań nie było kilkadziesiąt, co by nie powiedzieć. Konsultacje z dzielnicami się odbywają, rzeczywiście pismo zostało wysłane. Natomiast wnioski spływały od mieszkańców, ale w sprawie tylko i wyłącznie granic. Bardzo proszę, pan Grzegorz Stawowy. Panie radny Jaszkowiec. Panie przewodniczący, no technika dzisiaj umożliwia różne korekty, w związku z tym ja chciałem z tego skorzystać. Proszę państwa, wybory do rad dzielnic miasta Krakowa. Liczba osób uprawnionych 572 212 osób. Liczba osób, która wzięła udział w głosowaniu 72 927 osób, co stanowi dokładnie 12,74%. I tu jest komentarz. Do urny wyborczej poszedł zaledwie co ósmy krakowianin. Najwyższa frekwencja odnotowana w dzielnicy 10, panie przewodniczący, 21%. Najniższą w 11 Podgórze, czyli na Kurdwanowie, 7,6% uprawnionych do głosowania. Proszę państwa, na 7,6%, czy nawet 20, no to jest co piąty, tak? Statystycznie idzie co ósmy mieszkanie z Krakowa. Z 572 tysięcy idzie 72 tysiące. To naprawdę jest mało, no po prostu. Liczby się same bronią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Pietrus, bardzo proszę, Włodzimierz Pietrus. Panie przewodniczący, szanowni radni. Ja chciałem powiedzieć o innym aspekcie sprawy, o połączonych wyborach do Rady Miasta Krakowa i do dzielnic, co tutaj państwo lansują, a nam wypominają. Według mnie frekwencja tu nie jest najważniejsza. Ona oczywiście jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Ważniejsza sprawa jest uczciwość wyborów. Niestety prowadzenie wyborów w trybie ordynacji nadzoru przez Radę Miasta i Prezydenta równolegle z wyborami, które się odbywają w drodze ordynacji ustawowej, jest po prostu łamaniem, znaczy nakłanianiem do prób łamania prawa i tak się niestety odbywało. Wszyscy, którzy kandydowali do dzielnic, mieli nieograniczony sposób wydatków na kampanię wyborczą. Jest to obejście prawa, które po prostu jest niedopuszczalne. Jeżeli mówimy o wyborach, to ja rozumiem i o demokracji, to ona powinna być uczciwa, a nie taka karkołomna, jak szykujemy tutaj kolejny raz. Bo proszę sobie przypomnieć, ilu radnych startujących do dzielnicy wyprodukowało na ogromne ilości, poza oczywiście tym, które kontroluje Państwowa Komisja Wyborcza. I proszę spytać tutaj Państwową Komisję Wyborczą, jakie ma problemy z kontrolą wyborów w Krakowie, kiedy odbywają się równolegle z dzielnicami. I czy to jest demokracja, czy to jest uczciwe postawienie sprawy mieszkańcom Krakowa, kiedy robi się takie obejścia, kiedy się doprowadza do takiej sytuacji? Proszę sobie zadać takie pytanie i odpowiedzieć, czy to jest w porządku. A jeżeli nie, to być może my powinniśmy też w jakiś sposób wprowadzić limity wydatków i tylko i wyłącznie jest konkretyzowane na wybory radnych dzielnicowych, a nie ktoś się promuje jako osoba. I to nieważne, czy ona startuje, czy tu, czy tu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Rachwał, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. No ja nie wiem zabierać głosu, ale tak pomyślałem sobie tak. Od dwóch kadencji parę osób stale majstruje przy
w temacie wyborów. Proszę zważyć, 4 lata temu zmieniano okręgi do Rady Miasta, teraz znowu zmieniano okręgi, czyli jakby nie ma pewnej stabilności i mieszkańcy mogą być szokowani, prawda, że co roku Rada Miasta im funduje po prostu zmianę, reorganizację. Jest to również niekomfortowe na pewno dla samych radnych. Jak chodzi o dzielnicę, to powiem tak. Znaczy ja generalnie jestem zwolennikiem i zawsze mówiłem, że dzielnic to powinno być mniej. Oczywiście państwo kiedyś przekonywali, że ma być 18. Dlaczego jest frekwencja mała, gdy są wybory do rad dzielnic? No ja nie chcę tu obrażać dzielnic, ale to świadczy o znajomości w środowiskach mieszkańców, jak dzielnice funkcjonują, co robią, czy są znane, czy nie. No to jest dla mnie papierek lakmusowy. Jeżeli mieszkańcy nie wiedzą, że jest dzielnica i są wybory do dzielnicy, no to przepraszam, to nie jest nasza wina i nie musimy, żeby zwiększyć po prostu frekwencję, nie musimy po prostu majstrować przy tym, żeby po prostu przy jakichś zmianach w ordynacji wyborczej. Sobie nie wyobrażam, że po prostu ktoś może być radnym, ja nawet sobie dalej nie wyobrażam, żeby ktoś radny mógł zostać dzielnicowym spoza okręgu, którego startuje. Przecież jeżeli chcemy być uczciwi i mówimy, że radny powinien być bliżej mieszkańców, to ktoś, kto mieszka na ulicy przykładowo Miodowej, to powinien z tego okręgu do Rady Dzielnicy kandydować, a nie na przykład, przepraszam, Rachwał, który mieszka lub chce mieszkać na ulicy Garbarskiej. To jest śmieszne, prawda? To jest zaprzeczenie. Ale dlaczego tak się robi? To jest moje tas prywatne. Dlaczego tak się robi? Bo może jakaś grupa nie ma za tylu chętnych do kandydowania do rad dzielnic, że musi poszukać jakby z innych terenów. I dla mnie jest to jasne. Nie mamy tylu chętnych, bo trzeba dużo chętnych i to jest naprawdę duża praca, żeby zebrać ponad 300, prawda, czy 400 właściwie kandydatów. W związku z tym, co robimy? Możemy ściągać nawet, przepraszam, w dzielnicy pierwszej, czyli Śródmieście, może na przykład kandydować Kowalski, który mieszka w Podgórzu. No to przecież to jest absurd. To jest zaprzeczeniem demokracji, ale to jest oszukiwanie mieszkańców Krakowa. To jest moje zdanie, oszukiwanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Agata Tatara. Przewodniczący, szanowni państwo, ja mam takie pytanie, ilu dzisiaj jest przewodniczących rad dzielnic na tej sali, przewodniczących dzielnicy, ponieważ mówiliśmy o temacie, który ich najbardziej. Ja się pytam, ilu? Jeden z 18? I chciałam zapytać, czy byli zaproszeni jakoś specjalnie na dzisiejszą sesję. No, porządek obrad jest ogólnie dostępny. Niektórzy są z nami, ale to myślę, że ta jedna osoba świadczy o zainteresowaniu w ogóle tematem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Momencik. Pan Bogusław Kośmider, bardzo proszę. Jakbyś ktoś pytał, to dzielnica dostała informacji i ma nieporządek. Jakbyś ktoś pytał, dostaje. Szanowni państwo, przewodniczący rad dzielnic zawsze są zapraszani na posiedzenia rady, to po pierwsze. Po drugie, rozumiem, że uczestnicząc w Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego, no tym bardziej no jakby czują wagę problemów, ale myślę, że nie zawsze mogą przyjść. To po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, jakby ten aspekt wspólnego terminu wyborów, znaczy to jest pytanie podstawowe, czy my chcemy społeczeństwa obywatelskiego, mającego jak największy wpływ na to, co się dzieje, a więc dużą frekwencję, która pozwala mieszkańcom wyrazić swoje zdanie. Czy my chcemy wykorzystywać różne niuanse do tego, żeby preferować taką czy inną opcję? No proszę państwa, sam organizowałem, czy powiedzmy pod moją egidą były organizowane wybory samorządowe, dzielnicowe w Czech Króli w 2011 roku. To, że była frekwencja 12,5%, to ja uważam za cud, bo tego typu wybory w takim terminie to nie przekraczają 5%. Czy my naprawdę chcemy organizować wybory po to, żeby była frekwencja 5-10%? Po co nam jest potrzebne coś takiego?
Znaczy, proszę Państwa, zawsze, odkąd pamiętam, może nie zawsze, po pierwszych próbach, które były, które pokazywały niską frekwencję, wprowadziliśmy zasadę wspólnego terminu wyboru. Było to zrobione nie tylko po to, żeby obniżyć lekko koszty, bo oczywiście komisje są odrębne, ale już nie trzeba otwierać ponownie pomieszczeń i tak dalej, ale także po to, żeby umożliwić ludziom dać szansę na większą frekwencję, bo większa frekwencja świadczy o większej reprezentatywności wyborów. Czy Państwo chcecie, żeby wybory dzielnicowe były mało reprezentatywne? No przecież 5 czy 10% to jest mała reprezentatywność. Nie, nie trzeba. To już bardzo daleko idące, ale ciekawa koncepcja kolegi Rafała, żeby skasować dzielnice. Myślę, że na pewno dzielnice się ucieszą, szczególnie w drugim dwudziestoleciu funkcjonowania. Proszę Państwa, i trzecia sprawa to jest ten rejestr mieszkańców, znaczy rejestr wyborców. Proszę Państwa, ja to tak odczytuję i z tego, co badałem, tak to wygląda, choć może się mylę, że żeby się móc zarejestrować w rejestrze wyborców, trzeba poświadczyć, że mieszkam w danej dzielnicy. Co to oznacza poświadczenie? To znaczy, że wypełniam dokument, który ktoś potem bada. Jeżeli ktoś stwierdza nieprawdziwość tego dokumentu, to stwierdza poświadczenie nieprawdy. Nie wydaje mi się, żeby w Krakowie było specjalne zainteresowanie do tego, żeby brać udział w przestępstwach polegających na fałszowaniu dokumentu. Stąd, proszę Państwa, nawet patrząc podejrzliwie na sprawę, sugerowałbym jednak pewne właściwe podejście do naszych mieszkańców, którzy raczej zdecydowanie, na pewno i zdecydowanie są osobami praworządnymi. Czyli nie można zakładać niepraworządności, nie można zakładać od razu próby popełniania przestępstw. Stąd, proszę Państwa, podsumowując, no naprawdę widzę takie duże obawy przed tymi zmianami. Ja je rozumiem, ale nie podzielam, ponieważ uważam, że miasto, mając dzielnicę, ma znakomite narzędzie do tworzenia realnego wpływu mieszkańców na samorząd i dobrze, żeby to poszerzać. I te działania, które tu są wpisane, o których ja mówiłem, i nie tylko, ale w szczególności te, są właśnie taką próbą poszerzenia wpływu mieszkańców, wpływu obywateli na to, co się w mieście dzieje. I nie rozumiem, dlaczego, może tak, rozumieć rozumiem, natomiast nie podzielam zdania, że powinno to być blokowane. Wręcz przeciwnie, powinniśmy iść w tym kierunku jak najdalej, bo tak się zmienia rzeczywistość. Teraz obywatel Unii Europejskiej może przyjechać do Krakowa i tu się wpisać do rejestru wyborców i głosować w określonym typie wyborów. Dlaczego my tego bronimy mieszkańcom, którzy 8 czy 10 miesięcy są w Krakowie, którzy nie mogą na przykład poświadczyć meldunku, a wiemy, że meldunku za chwilę nie będzie? No taki odczuwam na tej sali taką dużą obawę, że coś się zmieni i ta zmiana może być nam akurat na niekorzyść. Nie, proszę Państwa, coś się zmieni, ale generalnie te zmiany dadzą korzyść, bo więcej ludzi będzie wpływało na to, co się dzieje, czyli będziemy pod lepszą kontrolą. My, radni miasta i my, radni dzielnicowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanisław Rachwał. Panie Przewodniczący, ja krótko. No tylko dziwnie jest tak, że ja z tego, co wyczytałem w prasie, to w Warszawie sytuacja odwrotna. Nie chcą właśnie dopuścić na listę wyborców do referendum tych osób, które właśnie nie mają stałego zameldowania, więc taka jest informacja. Natomiast powiem tylko tyle, No dobrze, przeniesiemy się poza Kraków. Wszyscy się przenoszą, ale będziemy płacić podatki w Krakowie. Ja tylko powiem tyle, bo pan przewodniczący tu pozwolił sobie wymienić moje nazwisko. Ja oczywiście od początku jestem za i byłem za dzielnicami, zresztą wszystkie głosowania były, ale teraz widzę, że nastąpiło, i to jest moje zdanie teraz prywatne, jakieś ciągle się majstruje po prostu. Majstruje się przy tych dzielnicach, już pomijam te statuty, ciągle jest coś zmienia. Jest pewna, braku pewnej stabilności, co była na przestrzeni poprzednich lat jakaś pewien konstans. I powiem tylko teraz tylko tyle, że jeżeli mieszkańcy idą na wybory dzielnicowe i jest frekwencja 5, 6, 7%, to mam propozycję, oczywiście jest nieuzgodniona z klubem, to jest moja propozycja, to może trzeba zrobić referendum i zapytać mieszkańców, czy w ogóle są za tego typu samorządnością, czy są za dzielnicami, czy za tyloma, które jest. I bardzo proszę, może zróbmy referendum, zapytajmy mieszkańców, wtedy oni nam podpowiedzą, co należy robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeszcze ja sobie pozwolę za ten głos udzielić. Rzeczywiście tu był błąd, źle odczytałem. Panie Dominiku, przepraszam za to 12,5%. Ale mogę powiedzieć tylko jedno. Czy my chcemy ilości, czy jakości? Jeśli nawet poszło 9 obywateli z danej ulicy, to oni zadecydowali o tym, żeby ten radny dzielnicowy był ich reprezentantem w dzielnicy. I to też jest ważne. A nie, jeśli będziemy liczyć tylko na ilość, to będą takie głosowania, które będą wrzucane i tak osoby nie będą wiedzieć, na kogo głosują. I to jest dla mnie bardzo ważne. Sprawdziliśmy tak naprawdę, ile osób wie na temat dzielnic, co się dzieje. Natomiast nie, dalej będę podtrzymywał o zakłamaniu. Panie Dominiku, kiedy w ostatnim roku podjęliśmy te działania, nie mogliśmy przygotować żadnego projektu, bo pan pracuje nad tym 3 lata, a myśmy zaczęli pracować nad tym w ostatnim roku. A więc proszę nie mówić, że mogliśmy cokolwiek zmienić. Nie mogliśmy nic zmienić, bo myśmy pracowali nad tym tematem dopiero w ostatniej kadencji działalności samej Rady Miasta Krakowa. Tyle, tylko dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Jest jeszcze pan Jan Jarosz, radny dzielnicy 16. Bardzo proszę, chciał zabrać głos. Przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie, czy ten projekt ma być lepszy od tego, który obowiązuje obecnie, czy gorszy? Bo jest tutaj szereg zmian, ewidentnie, które stwarzają sytuację o wiele gorszą od tej, którą mamy obecnie. Więc po pierwsze, zgłaszanie kandydata. Teraz mamy, że kandydat musi mieć poparcie, musi się zgłosić z 25 podpisami, czyli mieć poparcie 25 mieszkańców okręgu, z którego kandyduje. Teraz i brałem udział w tych marnych dyskusjach, które się cieszyły nikłym zainteresowaniem, ale tam te 25 podpisów wszyscy podtrzymywali, więc nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj w tym projekcie te 25 podpisów gdzieś znikło. Dalej, jeśli już ktoś zostanie radnym dzielnicowym, nie ma sposobu odwołania go. Jeśli ktoś, radny miejski, gdy jest nieobecny przez 6 miesięcy, Rada Miasta może podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu. A nie ma? To może było w poprzedniej kadencji, to przepraszam. W każdym razie radnego dzielnicowego nie można odwołać w żaden sposób. Dalej, wybór przewodniczącego, to zostało po staremu, natomiast odwołanie przewodniczącego również jest wymagana większość 3/5 głosów, co jest nonsensem, bo wystarczy, że za przewodniczącym w końcu jest sam tylko zarząd 5-osobowy, łącznie z przewodniczącym, i nie ma możliwości odwołania. Dalej, opiniowanie różnych wniosków. Obecnie Rada Dzielnicy nie ma takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Może być plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Rada Dzielnicy nie ma obowiązku opiniowania najważniejszego dokumentu dla dzielnicy. Nie ma takiego obowiązku. Może sobie opiniować, a może sobie nie opiniować. Dalej, na przykład, jeśli są wnioski, na przykład tu mamy uprawnienie opiniowanie punktów sprzedaży alkoholu. I cóż, no okazuje się, że Rada Dzielnicy sobie może opiniować negatywnie, a sklep i tak powstaje, no bo tutaj istotne są przepisy ustalone przez Radę Miasta. Więc tutaj w dzielnicach dochodzi do konfliktów z mieszkańcami, no bo raz po raz te punkty sprzedaży alkoholu całodobowe no wyrastają jeden przy drugim. Co zasługuje na pochwalenie w tym nowym projekcie, to możliwość inicjatywy ustawodawczej przez 200 mieszkańców dzielnicy. To jest niewątpliwie coś nowego, co warte jest poparcia. Jeszcze jedno, mieszkanie. Sprawa zameldowania, czyli stałego zamieszkiwania w okręgu. No, tutaj obecnie obowiązuje zasada, obowiązuje przepis, że kandydat musi mieszkać na terenie dzielnicy. Teraz
zamieszkanie czy zameldowanie. No były dyskusje i w czasie jednych takich dyskusji, spotkań doszliśmy do wcipnego wniosku, że ten, kto płaci za wywóz śmieci, to ten będzie miał prawo głosowania na wyborach do rad dzielnic. W każdym razie jest tutaj wykonana została pewna praca i niewiele jest punktów, które można uznać za pozytywne. Czy ta praca była tylko i wyłącznie po to, żeby powstał ten projekt, chyba ponad 25 stron, który jeszcze pogarsza sytuację Rady Dzielnicy? Co do obszaru, bo tutaj były dyskusje. Nikt nie chce likwidacji Rad Dzielnic, tylko że niestety są to jednostki zbyt małe. Bo dzisiaj trzeba koordynować w ramach porozumień różnych dzielnicowych, na przykład różne projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych. Nie, jedna dzielnica nie jest w stanie sfinansować pewnych imprez kulturalnych na terenie dzielnicy. Musi dochodzić do porozumienia. I czy to ma sens? Więc w dzielnicy na pewno powinny być większe niż to, co jest obecnie. Natomiast nikt nie postuluje likwidacji dzielnic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja krótko odpowiadając Panu, który występował przed chwilą. Parę lat temu, będąc przewodniczącym dzielnicy siódmej, zorganizowałem tylko i wyłącznie ze środków dzielnicy, jak również ze środków pozyskanych od sponsorów, dużą imprezę kulturalną na takiej łące, która się nazywa Błoniami, ma 56 hektarów i w tej imprezie uczestniczyło dobrze ponad 3000 ludzi. Także to jest najlepszy przykład na to, że da się taką imprezę zorganizować, jak się tylko chce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę. W takim razie zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu, do którego wpłynęły dwie autopoprawki i poprawka, która została wycofana. Głosowanie odbędzie się w bloku